Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Na początek jedno pytanie techniczne mam do was. Zawsze tak siadacie po całej sali? Może bliżej chodźcie, wygodniej wam będzie. Chyba, że tak lubicie mieć wokół siebie przestrzeń. W innym przypadku bym powiedział, że przynajmniej się nie ma co bać, że jeden od drugiego będzie ściągał, ale dzisiaj to akurat mogłoby być wskazane. Moi drodzy, kilka słów o mnie, bo większość twarzy, jak tak patrzę, to kilka kojarzę gdzieś z różnych asbirowych rzeczy, ale w większości nie. Więc warto byłoby się przedstawić. Jak się nazywam, to już wiecie, co robię w życiu. Od 10 lat zajmuję się takim biznesem, który zaczął się w totalnie szalony sposób. Byłem na 4. roku studiów i coś mi strzeliło do głowy, żeby zacząć biznes, o którym nie mam pojęcia. Miałem wtedy 300 zł kieszeni. To był cały mój majątek. Wiedzy biznesowej w zasadzie wtedy nie miałem żadnej. Trochę wiedziałem o marketingu internetowym, może to nas też uratowało. Kontaktów w branży nie miałem żadnych i nigdy nie pracowałem na etacie. Zanim zająłem się biznesem, wcześniej działałem społecznie przez kilka lat, ale żadnych doświadczeń w pracy. Ale coś mi strzeliło do głowy i założyłem, najprościej mówiąc, księgarnię internetową. Tolle.pl. Od jakiegoś czasu nie używamy słów księgarnia, mówimy klub książki, też żeby się trochę wyróżnić. 1 grudnia, czyli 3 miesiące temu, minęło 10 lat, jak klub książki Tolle.pl istnieje. Jak na sklepy internetowe, to jesteśmy dinozaurem. Ile znacie sklepów, które istnieją 10 lat? Dzisiaj jesteśmy bardzo mocnym liderem rynku. Można powiedzieć, że zdominowaliśmy ten rynek. Mamy 80 tysięcy klubowiczów. Ponad 100 tysięcy osób miesięcznie odwiedza naszą stronę. Wysyłamy miesięcznie, no już jakiś czas temu pękło, 10 tysięcy książek regularnie. Także to jest kilkanaście tysięcy książek. No i tak naprawdę biznes się kręci. Biznes fajnie się rozwija. 7-cyfrowe obroty, 6-cyfrowe zyski i niekoniecznie mówię o jedynce z przodu przy tych 7 cyfrach. Natomiast to, co może być dla was interesujące i też o tym wam dzisiaj chcę powiedzieć, to to, że od mniej więcej 2 lat spędzam w tym biznesie godzinę w tygodniu. I to jest maks. Przez ostatni miesiąc to była godzina łącznie, czyli spędziłem godzinę na miesiąc. Tymczasem beze mnie ten biznes rozwija się w tempie tak mniej więcej 30% rok do roku, już od wielu lat. I zeszły rok to było też 32% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Jak to zrobiłem, jak to w ogóle jest możliwe, żeby taką firmę zrobić bez udziału właściciela? Szczególnie, że zobaczcie, to nie jest taki ideał jak ten, o którym pisze na przykład Timothy Ferris, mówiąc o 4-godzinnym tygodniu pracy, gdzie w zasadzie to jest jakiś tam biznes oparty o AdWordsa, o coś tam, to jest fizyczny biznes. Trzeba odbierać telefony, trzeba wysyłać książki, nie zlecamy tego nigdzie na zewnątrz, trzeba prowadzić marketing. To jest fizyczny biznes, a mimo wszystko może bez właściciela istnieć. Trochę wam dzisiaj powiem o tym, dlaczego to jest możliwe i co musicie zrobić, jeśli byście też chcieli do takiego poziomu biznesu dojść. A co na pewno uniemożliwi wam to? Bo to, co widzę, to bardzo łatwo jest sprawić, żeby firma była całkowicie zależna od właściciela. I pytanie, czy tego właśnie chcecie. Drugi projekt, w który jestem zaangażowany, to jest Towarzystwo Biznesowe Lubelskie. Mieliście tutaj zajęcia z Maćkiem Gnyszką? Nie, w zeszłym roku, o właśnie. To Maćka znacie. Maciek założył towarzystwa na całą Polskę. To jest taki... Maciek nazywa to klubem networkingowym. Ja bardzo nie lubię słowa networking. Zawsze zamieniam to na budowanie relacji. To jest taka organizacja, która zrzesza przedsiębiorców, dla których istotne są chrześcijańskie wartości i którzy chcą sobie pomagać w biznesie nawzajem. Spotykamy się co tydzień na śniadaniach biznesowych, wymieniamy się kontaktami, dzielimy się doświadczeniem biznesowym, ale też dzielimy się doświadczeniem tego, jak łączyć wartości z biznesem. I też tak naprawdę dosyć sporo czasu poświęcamy na coś, na co się zwykle nie poświęca w takich organizacjach, czyli na zwyczajne budowanie przyjaźni między ludźmi. To, żeby te relacje były naprawdę bliskie. Towarzystwa w całej Polsce istnieją 6 lat.
niedawno, dosłownie 2 tygodnie temu. Minęło 6 lat od założenia towarzystwa w Warszawie. W Lublinie 3 lata będzie w maju, a niedawno odpaliliśmy też w Lublinie drugą grupę. Nie ma co ukrywać, plany są duże. Miałem przyjemność zakładać tę organizację w Lublinie. W tej chwili mamy ponad 30 członków. Plan jest taki, żeby tych członków na Lubelszczyźnie było kilkuset, a w całej Polsce myślę, że można iść w grube tysiące. No i trzeci powód, dla którego tu jestem i chyba główny. Moi drodzy, po iluś latach prowadzenia księgarni, co jakiś czas działy się takie dziwne rzeczy, że mnie czasem zapraszano, żebym coś o biznesie poopowiadał. Na przykład Asbiro mnie zapraszało. Przyjeżdżałem, coś poopowiadałem. Ludziom się zwykle nawet w miarę podobało. Nikt we mnie jajkami nie rzucał, pomidorami też nie. Niektórzy mówią, że zawsze musi być ten pierwszy raz, więc może dzisiaj. Nigdzie tam koszy z pomidorami nie widzę, więc jest szansa, że nie. No i co się tak naprawdę wydarzyło? Wielokrotnie byłem też zapraszany na różne szkolenia, żeby gdzieś tam poprowadzić wspólnie z kimś. W pewnym momencie stwierdziłem, dość. Jak chcemy to robić porządnie, to trzeba to zacząć robić samemu. Dlatego, że bardzo mi się nie podobało, jak ten rynek wygląda. Powiecie, że mi się Asbiro nie podobało. Nie, z Asbiro było trochę inaczej. Choć przyznam szczerze, że no Kamil chyba do dzisiaj mnie postrzega jako jednego z takich najcięższych klientów asbirowych, który zawsze coś tam miał jeszcze i to popraw, i to popraw, i to popraw. A mnie osobiście wielką satysfakcją napawa fakt, że większość tych moich sugestii Kamil wprowadził i że Asbiro się bardzo fajnie stało rzeczywiście lepsze. Natomiast dlaczego coraz lepsza firma powstała? Tak naprawdę wiecie co, wszystko się zrodziło z trzech marzeń. Po pierwsze, marzy mi się takie coś, żeby w biznesie nie wygrywali ludzie, którym chodzi tylko i wyłącznie o kasę. Czyli żeby nie wygrywali w biznesie tak zwani polscy Janusze biznesu. Mam szczerą nadzieję, że będą w biznesie wygrywać tacy ludzie, którym chodzi o to, żeby coś fajnego stworzyć, żeby komuś pomóc, żeby coś zmienić. Tacy, którzy są wkurzeni na otaczającą rzeczywistość. Tacy, którzy autentycznie chcą czegoś dokonać. Czasem z czysto egoistycznych pobudek. Po prostu chce mieć ktoś tak zajebistą firmę, że nigdy jeszcze takiej nie było. I to też jest fajne. I chciałbym, żeby tacy właśnie ludzie, którym chodzi o coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, żeby oni wygrywali. I coraz lepsza firma jest po to, żeby właśnie takim ludziom pomagać. Drugie marzenie jest takie, żeby ludzie, którzy są pasjonatami swoich dziedzin, żeby byli w stanie budować skuteczne biznesy. Kto z was prowadzi biznes związany z jego pasją albo ma zamiar? No, to jesteście w dużej mierze w ciężkiej sytuacji. Zauważyłem dziwne zjawisko. Słuchajcie, czym bardziej ktoś jest pasjonatem, tym więcej ma motywacji, ale tym czasem jest mu trudniej prowadzić biznes, bo nie patrzy na to jak na biznes, a patrzy na to tylko i wyłącznie jako rozwijanie pasji. I to, co my chcemy robić w ramach coraz lepszej firmy, to jest pokazać pasjonatom, jak łączyć pasję ze skutecznością. Bo takie firmy są w lepszej pozycji niż inne, nie w gorszej. Są w lepszej pozycji, ale trzeba do tego dołączyć skuteczność. Będę wam jeszcze sporo dzisiaj mówił o tym, ale to jest generalnie tak, jakbyście mieli łatwo zapamiętać, o co mi chodzi. Każda firma, niezależnie od tego, w jakiej branży działacie, niezależnie od tego, co będziecie chcieli zbudować, każda firma ma dwa aspekty. Aspekt specjalistyczny i aspekt organizacyjny. I teraz ja was nie nauczę bycia specjalistą. Jak robisz filmy, nie nauczę cię robić lepszych filmów. Jak jesteś programistą, nie nauczę cię być lepszym programistą. Od tego pasjonaci są fenomenalni, ale nie mogą zapomnieć o tej drugiej rzeczy, o aspekcie organizacyjnym. Niestety większość zapomina. I wykładają się na tym, jak zarządzać firmą, jak poukładać finanse, na tym, jak zdobywać klientów. I co z tego, że są absolutnie fenomenalni w tym, co już mogą dla klientów zrobić, jak nie są w stanie ich zdobyć. Często myślą, że wystarczy samo to, że będą tak dobrzy, że ludzie będą sobie polecać. No i to wystarcza wtedy, kiedy ci wystarcza kilku klientów na rok. Natomiast nie w takim biznesie, gdzie tych klientów potrzebujesz dużo. Więc to, co ma robić coraz lepsza firma, drugie marzenie, tak, jest takie, żeby pasjonaci byli w stanie skutecznie budować takie firmy, które, mówiąc szczerze, przez pokolenia przetrwają. I trzecie marzenie jest takie, żeby wreszcie przedsiębiorcy zaczęli działać razem ze sobą. Słuchajcie, Asbiro też to robi i to mnie fascynuje też, w jaki sposób Asbiro to robi, bo kontakty, które ja zdobyłem w Asbiro,
w czasach, gdy byłem na MBA-u, na pierwszej edycji MBA-a, jaka w ogóle była w SBO, to są kontakty do dziś. Ileś już lat minęło? 4 bodajże. Do dzisiaj te kontakty pielęgnujemy, do dzisiaj te kontakty cały czas gdzieś tam są, odwiedzamy się nawzajem, jesteśmy w kontakcie z wieloma osobami. O to też chodzi. I słuchajcie, mogę się założyć, że jakbyście tutaj razem założyli takie, nazwijmy to, przymierze, że sobie nawzajem w biznesie pomagacie od dzisiaj, to gwarantuję, że firma każdego z was będzie co najmniej 2 razy mocniejsza, niż jeżeli będziecie to robić sami. I nie chodzi mi o wchodzenie w jakieś spółki, spółdzielnie, tym podobne rzeczy. Tak zwyczajnie po prostu pomóc sobie nawzajem. I w ramach coraz lepszej firmy też właśnie to robimy. Zachęcamy przedsiębiorców, głównie naszych klientów, naszych sympatyków do tego, żeby chcieli sobie właśnie nawzajem pomagać. Żeby szukali nawzajem tych okazji do rozwijania swoich biznesów. Jestem przekonany, że wy też tutaj w SBO możecie takie rzeczy robić i zachęcam was do tego, żeby sobotnie balangi to nie była tylko popijawa, a potem ciężko wstać na tą 10 w niedzielę, tylko zachęcam was do tego, żeby właśnie takich okazji szukać. Opowiedziałem o marzeniach, na razie wyszło, że idealista. Co tak konkretnie coraz lepsza firma robi? W wielkim skrócie. Dużo rzeczy robimy społecznie. To jest zdjęcie z wykładu w Lublinie, ponad 100 osób na sali. Robimy takie wykłady, mini szkolenia, co miesiąc, 2-godzinne. W zeszłym roku jeździłem z tym po różnych miastach, w tej chwili się do Lublina, bo stamtąd jestem, ograniczyliśmy na różne tematy, po to, żeby zainspirować. Nie po to, żeby nauczyć, nie po to, żeby przetrenować wiedzę, bo to jest za krótko. Po to, żeby zainspirować do innego myślenia. Druga sprawa, żeby zainspirować, dostaliście, a jak nie dostaliście, to jeszcze możecie na recepcji wziąć. Magazyn Coraz Lepszy Biznes. To, co macie w ręku, to jest pierwszy numer prawdziwy, bo wcześniej puściliśmy testowy. Mamy szczerą nadzieję, że za jakiś czas będzie się już ukazywał regularnie jako miesięcznik. Na razie jeszcze logistycznie go organizujemy i chwilę jeszcze pewnie zajmie, zanim to będzie miesięcznik. Jest bezpłatny i na naszej stronie, na fanpage'u, jest tam link, można się zapisać na prenumeratę. Będziecie dostawać za darmo pocztą papierową wersję do swojej firmy. Jak to jest możliwe, że wydajemy papierową wersję i wysyłamy za darmo? Reklam to tam jest jedna strona tak naprawdę, taka typowa reklama. Drukarnia, która nam to drukuje, dała nam 10% rabatu za to, że tą reklamę wrzucimy. Jak to jest możliwe? No, pomysły. No to jest właśnie współpraca. To się wzięło właśnie ze współpracy. Tak, ale wiecie co? Idea ideą, ale na to by mnie nie było stać, żeby wydać 5000 egzemplarzy. Jak widać, ładnie złożonego na profesjonalnym papierze, nie ustępującym innym porządnym czasopismom biznesowym i wysłać pocztą. No właśnie. To co swoją drogą, tak, że oczywiście ten magazyn przynosi nam klientów, jasne, że tak, i to też się zwraca. Ale słuchajcie, tam są w środku artykuły różnych też naszych klientów. Zrzucamy się z nimi na to, żeby można było ten magazyn wydać. Większość kosztów ponosimy my, nie ma co ukrywać. Ale ci klienci dokładają się do wydania, żeby móc się popromować. Na przykład jest tam taki człowiek, możecie sobie gdzieś tam odnaleźć, Michał Szymczuk się nazywa, jego firma wdraża i sprzedaje coś fenomenalnego, najwyższej klasy na świecie systemy ERP, robione przez Microsoft. Większość z was pewnie nawet nie wie, ja też nie wiedziałem, póki Michała nie spotkałem, że w ogóle istnieje takie oprogramowanie, które się nazywa Microsoft Dynamics. I to jest najlepsze na świecie oprogramowanie do zarządzania firmą. Jak masz firmę produkcyjną, sieć sklepów, tego typu rzeczy, to tak naprawdę bez tego typu oprogramowania nie pociągniesz skali. I to taki przykład. I właśnie Michał się też dorzuca do tego, żeby jego firma się promowała. Daję wam to celowo jako przykład, bo to jest jedna z rzeczy, którą można zrobić dzięki współpracy ze sobą. Wspólne promowanie się. Osobno, jakby on chciał wydać taki magazyn, my byśmy chcieli wydać taki magazyn, nierealne. Ale razem już tak.
Więc mamy magazyn, mamy wykłady i jeszcze trzecia rzecz, którą robimy społecznie, portal, coraz lepszy portal biznesowy.pl, gdzie jest kilkaset artykułów. Jakby ktoś się chciał zainspirować, też polecam poczytać. Druga rzecz, robimy, jakbym powiedział szkolenia, to strasznie bym uprościł sprawę. Słuchajcie, w ramach tego, co robi coraz lepsza firma, opracowałem około 10 różnych systemów gotowych do wdrożenia do firmy. Na przykład jak zarządzać, na przykład jak robić lepszy marketing. Wystarczy po prostu konkretne kroki, tak? Zrób to, to, to i to i będziesz miał lepsze wyniki. Te systemy przekazujemy w postaci czy to warsztatów, czy to doradztwa, ale ostatnio coraz bardziej się skłaniam ku temu, że szkolenia są w ogóle bez sensu. Dlaczego? Bo ludzie tego nie wdrażają. Więc przerzucamy się bardziej na to, żeby być firmą wdrożeniową, a nie szkoleniową i pomagamy firmom wdrożyć te konkretne rzeczy. I znów, dlaczego o tym mówię? Bo moi drodzy, dzisiaj powiem wam dużo ważnych rzeczy. Jak zastosujecie te rzeczy, będzie super. Jak zastosujecie te rzeczy, wasze firmy będą się rozwijać. Statystycznie rzecz biorąc, ile osób na sali zastosuje to, o czym dzisiaj powiem? Może 1 na 20. Wiesz co? No nie wiem. To jest ta kwestia. Słuchajcie, gdyby w biznesie wygrywał ten, kto dużo wie, to największymi ludźmi sukcesu i najbogatszymi ludźmi w Polsce byliby, nie wiem, profesorowie Koźmińskiego? Pewnie? Nie? Tymczasem tak nie jest. Nieistotne jest to, co wiesz. Mówię szczerze, to jest nieistotne. Ważniejsze jest to, co wdrażasz. Ważniejsze jest to, co robisz. I wygrywasz tym, co robisz, a nie tym, co wiesz. I właśnie my też się skłaniamy ku temu, żeby właśnie pomagać, robić, a nie tylko przekazywać wiedzę. No i trzecia rzecz, którą robimy, tutaj zdjęcie z jednego ze spotkań. Co miesiąc też w Lublinie, ale pewnie kolejne miasta będziemy sukcesywnie też uruchamiać. Organizujemy coś, co się nazywa Coraz Lepszy Wieczór z Biznesem, czyli właśnie okazja do tego, żeby poznać przy fajnej kolacji, przy trzech krótkich wykładach, ale też przy dużej części służącej właśnie budowaniu relacji, poznać innych przedsiębiorców, wejść w konkretne interesy z nimi. Rekordziści wychodzą z każdego z takich spotkań z co najmniej 3 konkretnymi kontaktami, które kończą się klientami. To taka ciekawostka. Wystarczy przyjść, pogadać z ludźmi. Jeżeli robisz coś fajnego, ogromna szansa, że ludzie będą chcieli z tego skorzystać. No dobra, koniec o mnie, bo ile można o sobie gadać? Wreszcie zacznijmy coś ciekawego. Słuchajcie, skoro was nie znam, wy już mnie trochę tak, a ja was nie znam, no to takie szybkie pytanie do was. Pierwsze pytanie jest takie, kto z was prowadzi już dzisiaj firmę? Mniejsza połowa. A kto ma zamiar prowadzić firmę? Mam wrażenie, że jeszcze brakuje paru osób, które ani tu nie podniosły rąk, ale okej. Okay. Podrzućcie mi kilka branż. Okej. Okay. Co robią na Asbiro? Też dobre. Dobra, podrzućcie mi kilka branż, w których już firmę prowadzicie. Jakich? Co robicie? Co robią? Słucham? Szkoła tańca, okej. Okay. Produkcja filmów, słucham? Nie. Nie, wszelkie. Tam się nagrywa, ale ja nagrytnie. Catering, okej. Okej, drukarki 3D. Okej, okay. Uprawa wokalna ślubów i pogrzebów. Co jeszcze? Serwisy internetowe? Firma budowlana. Kobieta prowadzi firmę budowlaną? Już myślałem, że tak fajnie. Copywriting, okej. Okay. Okej. Okay. A ci, co chcą prowadzić, to o czym myślą? Wszystkim. To jest ten problem. To być może dzisiaj będzie jakieś rozwiązanie na to. Dobra, to teraz pytanie do tych, którzy już prowadzą. Jeszcze raz na chwilę ręce ci, co prowadzą. Okej. Okay. Kto z was zatrudnia ludzi? Mówiąc zatrudnia, nie mam na myśli umów o pracę. Mam na myśli wszelkie formy współpracy. Wszelkie formy podzlecania ludziom czegokolwiek. Okej. Okay. Kto z was zatrudnia więcej niż 5 osób? Więcej niż 10? Więcej niż 20? 50?
100? No nie. Ale ładnie, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, powiem wam tak, ja zatrudniam w tej chwili niecałe 20. Też na bardzo różne formy współpracy, dlatego że też daję pracownikom swobodę w ramach prawa, jakie chcą mieć umowy. Mam takiego znajomego, który uważa, że jeśli jest młody facet, tak mniej więcej do 35 roku życia i chce umowę o pracę, to jest to idiota i go nie zatrudnia. Ja takiego podejścia nie mam, ale nie ma co ukrywać, że duża część moich pracowników, mogąc wybrać inne opcje, wybrała inne opcje niż umowę o pracę. I wcale im się nie dziwię. Okej, moi drodzy, no to tak, mamy już, mniej więcej wiemy, kto prowadzi firmę, kto chce prowadzić firmę. Ja mam pytanie do was, dużo ważniejsze, dużo trudniejsze, dużo też poważniejsze. Po co chcecie prowadzić firmę albo po co prowadzicie tą firmę? Słucham? Żeby zajęcie jakieś mieć. Realizować się, okej. Okay. Zarabiać pieniądze, no. Żeby pomagać. Żeby zobaczyć swój projekt wdrożony, który fajnie działa. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczyć, że projekt fajnie działa, no. Żeby zarabiać, okej. Okay. A cała reszta, ci co chcą zakładać, to co macie w głowie? Realizować marzenia dzięki zarabianiu pieniędzy, okej. Okej, żeby ktoś nad nami nie zmarnował potencjału. Zrobić coś zajebistego. Zrobić coś zajebistego, okej. Żeby po iluś latach nie musieć pracować, okej. O, jeszcze jakieś? Jak widać, motywacje są różne. Moi drodzy, zaczniemy od jednej takiej podstawowej motywacji. Trochę popsuje w głowie być może niektórym z was. Motywacja pod tytułem zarabiać pieniądze. Słuchajcie, jak chcesz zarabiać pieniądze prowadząc firmę, to mówię uczciwie, jeśli znasz coś takiego jak rachunek prawdopodobieństwa, to jest kiepska opcja. Szansa na to, że firma polegnie w ciągu 5 lat, wynosi 2/3. Twarde statystyki. Szansa na to, że będziesz dużo zarabiał, też jest niewielka. Słuchajcie, jak się zakłada firmę, to tak. Myślisz o tym, że będziesz miał kasę. Myślisz o tym, że twoje życie będzie od razu albo po jakimś czasie wyglądać mniej więcej tak. Liczysz na to, że będziesz wreszcie wolny, że będziesz miał mnóstwo czasu. Liczysz na to, że wreszcie szefa nad głową nie będzie, że będziesz miał swobodę, że będziesz mógł robić to, co lubisz. No właśnie. Liczysz na to, że właśnie będziesz sobie siedział na plaży z laptopem i na tym laptopie tylko sprawdzał, kiedy wpłynął kolejny milion na konto. Tymczasem rzeczywistość prowadzenia firmy, a szczególnie w Polsce, w praktyce wygląda tak. No wygląda jak droga w Afryce, no dokładnie. Nie dość, że pod górę. Nie dość, że błoto i nic więcej, no to trzeba się kurde namęczyć. Słuchajcie. Tu jest ładniej, mi się bardziej podoba. No. Może i ładniej, no ale co z tego? Takie fajne, że szef, który chce zarabiać pieniądze, będzie szef, który chce szefnity, będzie zarabiał pieniądze. O właśnie. Słusznie, słuchajcie. Jeżeli liczysz na to, że prowadząc firmę zarobisz pieniądze, słabo. Statystycznie słabo. Większość tych, którzy otwierają firmy, wtapia i więcej traci niż zarobi. Jeżeli liczysz na to, że nie będziesz mieć szefa, no to tak jest. Każdy twój klient stanie się szefem. Będziesz miał tych szefów może kilku, może kilkudziesięciu, a może kilka tysięcy. I każdy będzie co najmniej tak samo wredny jak twój dotychczasowy szef. Jak liczysz na to, że będziesz mieć pełną swobodę, zapomnij. Będziesz musiał się dostosować do tego, żeby w ogóle chociaż na ZUS mieć. Jak liczysz na to, że będziesz mniej pracował, też zapomnij. Zgadzam się. Bo na przykład jeden kolega mojego znajomego prowadzi kosztownie trzeci silników dla trzeci zawodowy. I on pracuje, nie wiem, po 6 dni w tygodniu, w niedzielę ma tylko wolno. I w ogóle nie ma czasu na wydawanie pieniędzy, bo nie może obracać.
Sama prawda. Tak a propos tej pracy, to rzeczywiste życie przedsiębiorcy wygląda mniej więcej tak. Słuchajcie, mam kilku takich klientów w ramach doradztwa stałego, ale tak zbierając ich doświadczenia w jedną osobę, tak sobie zwizualizujmy, wyobraźcie sobie Jacka. Jacek prowadzi jakąś tam firmę. Po czym poznać Jacka? Z Jackiem nie da się rozmawiać dłużej niż 3 do 5 minut. Dlaczego nie da się rozmawiać dłużej niż 3 do 5 minut? Ponieważ Jacek odbiera telefony. Przychodzi na śniadanie biznesowe, to nie jest w stanie na nim wysiedzieć, mimo że jest 7 rano, bo co chwilę dzwoni telefon, on wychodzi kilka razy w ciągu godzinnego śniadania, musi ten telefon odebrać. Przychodzi do mnie na szkolenie, to ja nie pozwalam odbierać telefonów w trakcie, co półtorej godziny robię przerwę, wtedy można oddzwaniać i wtedy wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia nawiązują ze sobą interesy, a Jacek całą tą przerwę spędza na telefonie z klientami. Przychodzi na wieczór, taki chociażby jak nasz coraz lepszy wieczór i zamiast cieszyć się kolacją, posłuchać wykładów, też co chwilę wybiega odbierać telefon. Czy Jacek to jest wyjątek? Nie. Tak wygląda życie przedsiębiorcy w większości przypadków. Mało tego, inny mój klient, ostatnio dziewczynie, która u nas pracuje, obsługując najważniejszych klientów, powiedział, że bardzo ją prosi, żeby pisała do niego krótsze maile, ponieważ on odbiera te maile na komórce, stojąc w korku i nie chciałby spowodować wypadku, musząc całego przeczytać. Czy to jest normalne? Zależy, jak zdefiniujemy normalność, bo jeśli traktujemy to jako normę, to niestety w dużej mierze tak. Bo właśnie tak wygląda życie często przeciętnego przedsiębiorcy. Klienci też takiego przedsiębiorcę traktują w specyficzny sposób. Po pierwsze, klienci chcą się kontaktować tylko z przedsiębiorcą. Kto tak ma dzisiaj prowadząc firmę, że klienci chcą rozmawiać tylko z tobą, a nie z twoimi pracownikami? No właśnie, kiwacie głowami. Druga kwestia. Klienci chcą, żebyś ich osobiście obsługiwał. Czym więcej masz klientów, tym więcej masz roboty. Nawet jeśli oddajesz to pracownikom, to klienci liczą, że osobiście będziesz to nadzorował i to bardzo dokładnie nadzorował. Trzecia sprawa. Klienci w ogóle nie myślą o tym, że ty masz firmę. Myślą o tym, że ty jesteś ich pracownikiem. I szczerze, jesteś ich pracownikiem. Nie jesteś przedsiębiorcą wtedy, jesteś pracownikiem. I większość osób prowadzących w Polsce firmy, śmiem twierdzić, wcale firm nie ma, tylko zbudowali sobie miejsce pracy. Różnica jest taka, że zamiast jednego szefa mają wielu, ale to nie jest firma. Tak naprawdę póki jesteś freelancerem, póki wszystko jest na twojej głowie, nawet jeśli zatrudniasz ludzi, to nie jest firma. To w praktyce oznacza, że tak naprawdę bardzo dużo musisz pracować, dużo więcej niż normalnie na etacie. Szybka statystyka. Ile pracuje w Polsce przeciętny pracownik etatowy? Godzin w tygodniu. Nie efektywnie, w ogóle. Ile spędza w pracy? 43. Uśredniona wyszła badania. A ile przedsiębiorca? 63. Czyli jak chcecie to sobie godzinowo policzyć, to policzcie sobie, zakładając, że niedzielę ma wolną, co nie takie częste, od poniedziałku do soboty 10 godzin dziennie. I to jest średnia. Czy 10,5 tak naprawdę godziny. To jest średnia przedsiębiorców. Nadal te firmy chcecie mieć? I tam. To jeszcze was bardziej pozniechęcam. Słuchajcie, jest jeszcze taka kwestia. Jeżeli tak dużo pracujesz, to masz ewidentny hamulec, jeżeli chodzi o zyski. Ile zarabia w Polsce przeciętny przedsiębiorca? Są na to twarde dane. 3 średnie krajowe. Czy to by wychodziło koło dychy? Czy 12, tak w tych okolicach? No, ktoś ma inną propozycję? No nie, na szczęście tak źle też nie jest. A ile? Zależy ile zysku. No. Pewnie pełny płaci po jakimś czasie, nie? Przez pierwsze 2 lata trochę mniejszy. Tak poważnie rzecz biorąc, 5 000 przed opodatkowaniem. To są średnie zarobki polskiego przedsiębiorcy według badań GUS-u. Przed opodatkowaniem, czyli po podatkach wychodzi 4 000, nie? Nie, polskich złotówek niestety.
funtów brytyjskich. No niestety właśnie nie. Funtów brytyjskich może wtedy, kiedy jesteś w Wielkiej Brytanii, ale nie bardzo w Polsce. I teraz tak, można oczywiście mówić, że no pewnie część, dużą część z tego chowa pod stołem, gdzieś tam nie wykazuje w papierach, ale to pokazuje pewne zjawisko. Jeżeli liczysz na to, że właśnie pieniądze zarobisz, słabo. Słabo. Jakie jest z tego wyjście? Być może. Słuchajcie, kiedyś tu na Asbiro był Korwin. I Korwina, jedna z uczestniczek jego wykładu na jakiejś konferencji asbirowej o wolnym rynku, zapytała, dlaczego jego zwolennicy nie zakładają firm, tylko pracują w urzędach. A on na to mówi, bo są rozsądnymi ludźmi. Bo w urzędzie się więcej zarabia. Smutek na waszych twarzach widzę. A? 65% w wyborach ukończył. No właśnie. Więcej takich urzędników. A? Możliwe. Tak, może i walczył o elektorat, tak. Moi drodzy, no właśnie, to co? Nadal chcecie mieć firmę? Jeszcze was nie zniechęciłem? Ale w ogóle ja powiem, że jak większość zwolenników Korwina pracuje w urzędach, to ja takich urzędników bym chciał więcej. To dobry i to prawda. Mówiąc szczerze, też bym taki chciał właśnie. Moi drodzy, dobra, koniec tej rozgrzewki. Słuchajcie, jak chcesz mieć nadal firmę, to powiem ci szczerze, bardzo prawdopodobne, że dobrze robisz. Jedno tylko zastrzeżenie. To, co zauważyłem, co różni ludzi przedsiębiorczych od nieprzedsiębiorczych? Jedna podstawowa cecha. Słucham? Tak, ale czym się przejawiające? Chcielibyście. Ja zauważyłem tylko jedną różnicę podstawową. Bardzo wysoka tolerancja na ryzyko. Jeżeli nie boisz się zaryzykować, to prowadzenie firmy może być fajne. I słuchajcie, nie ma co się przejmować tym, że przeciętny przedsiębiorca zarabia te 5 tysięcy, bo kto powiedział, że ty masz być przeciętny? Nie? Można inaczej. Sam jestem przykładem tego, że można fajnie zarabiać i niedużo pracować. To znaczy, no, realnie to ja w tej chwili pracuję. No tak te 63 godziny to by się udało. Ale dlatego, że chcę. Gdybym tak naprawdę nie chciał, to coraz lepszej firmy bym nie robił. Z samej księgarni bym bardzo fajnie żył. Chcę wam dzisiaj pokazać 5 takich elementów, które moim zdaniem są kluczowe do tego, żeby firma się udała. Zostałem tutaj poproszony o to, żeby poprowadzić zajęcia z zarządzania i organizacji firmy. I tak zanim do was przyjechałem, zastanawiałem się z moich doświadczeń, z też pracy z blisko 300 klientami w ramach coraz lepszej firmy. Mam też kilkanaście takich firm, dla których jestem na stałe takim konsultantem, uczestniczą w czymś, co się nazywa program mentoringowy. Na stałe im doradzam, więc bardzo dobrze znam ich sytuację. Pomagam im wytyczyć drogę tak naprawdę rozwoju tej firmy. Mam dzięki temu dosyć dobry ogląd i się tak zastanawiałem, co wam przekazać takiego, żeby rzeczywiście wam to coś sensownego przyniosło. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj fajnie spędzili dzień, pogadali sobie, pośmiali się i żeby tyle w zasadzie tego było. Chodzi o to, żebyście dostali gotowe rozwiązania. Żebyście wiedzieli, na co patrzeć tą swoją firmę, czy to rozwijając, bo z tego, co tutaj też wyszło, to poza jednym wyjątkiem, większość tych, co ma firmy, to ma bardzo małe, ale też, żebyście zakładając firmę, wiedzieli, co będzie istotne w czasie rozwoju tej firmy. I tak z moich doświadczeń chcę się z wami tym podzielić. Dlaczego warto to wiedzieć? Dlatego, że można zaoszczędzić sobie kilka lat zmagania się z rzeczywistością. Powiem wam szczerze, kilka pierwszych lat prowadzenia przeze mnie księgarni, gdzie nie wiedziałem nic, wtedy jeszcze nie było Asbiro w takiej formie, przynajmniej jak dzisiaj też, nie miałem gdzie się tego nauczyć, to pierwsze kilka lat było naprawdę ciężkich. 3 razy się otarłem o bankructwo, ostatecznie nigdy nie zbankrutowałem, ale już w zasadzie byłem poza linią, tylko udało się z tego wyjść. Bardzo dużo mnie to nauczyło. I też wiem dzisiaj, patrząc, bardzo mocno analizując te wszystkie porażki, jak to kiedyś powiedział fajnie John Maxwell, czasem wygrywasz, a czasem się uczysz. I to jest bardzo dobra postawa. Więc bardzo dużo się z tego nauczyłem i chcę się dzisiaj z wami tym podzielić. Po to, żebyście wiedzieli, co jest niezbędne
do tego, żeby firma mogła być prawdziwą firmą. Żeby to nie było tylko miejsce pracy, żebyście też wiedzieli, co będzie potrzebne w czasie, gdy będziecie tą firmę rozwijać. I żebyście nie popełnili błędów, które moim zdaniem popełnia co najmniej 95% przedsiębiorców. I dlatego też bardzo dużo firm upada. Ale żeby też było jasne, nie wyczerpiemy dzisiaj tematu. Ja dzisiaj nie mam takiego celu, żeby wam powiedzieć wszystko, co wiem o prowadzeniu firmy, bo to jest nierealne. Chcę was zainspirować do pewnych myśli. Jeżeli będziecie mieli pytania, no to zresztą widzę, że to zupełnie naturalne dla was, zadawajcie te pytania, wtrącajcie się. Ja też bardzo lubię, gdy się uczestnicy czy wykładów, czy szkoleń ze mną nie zgadzają. Wtedy możemy się fajnie też pospierać i powymieniać doświadczeniami. To co? Jedziemy. Słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz. Skoro coś nie działa, a uczciwie trzeba sobie powiedzieć, skoro więc większość przedsiębiorców pracuje o połowę dłużej niż ich pracownicy, skoro większość przedsiębiorców tak mało zarabia, to coś ewidentnie nie działa, to gdzie jest tego przyczyna? Alec McKenzie kiedyś to pięknie ujął, że u podstaw wszelkiego niepowodzenia leżą błędne założenia. To nie jest różnica w jakichś drobiazgach. To nie jest kwestia tego, że firmy, którym się udaje, miały farta. To nie jest kwestia, choć czasem też się tak zdarza, to nie jest kwestia tego, że firmy, którym się udaje, miały lepszy pomysł. To nie jest kwestia tego, że firmy, którym się udaje, że coś drobnego gdzieś tam zaskoczyło. Bo nawet jeśli to jest tylko kwestia pomysłu, farta czy czegoś drobnego, to taka firma szybko upadnie. To jest różnica w rzeczach fundamentalnych. I o tym dzisiaj chcę z wami porozmawiać. Różnica tkwi naprawdę w poważnych rzeczach. I pierwszą podstawową rzeczą, od której chcę zacząć, jest właśnie motywacja. I nie będzie tutaj żadnego skakania, ja wam nie będę mówił, że możecie obudzić sobie olbrzyma. Nie będziemy tutaj robić jakichś dziwnych wizualizacji i wszelkich tego typu rzeczy, które możecie robić z różnymi dziwnymi ludźmi, którzy są specjalistami od rozwoju osobowego. Ja takim nie jestem, nie wiem jak na was, na mnie to ni cholery nie działa. Większość książek motywacyjnych nie jestem w stanie przetrawić. Przerywam po 20 stronach i stwierdzam, boż, tego się nie da czytać. Może to jest kwestia tego, że do mnie fakty przemawiają, a nie jakieś takie dziwne rzeczy. Zatem same konkrety. Słuchajcie, śmiało. Może. Nie wiem, czy wiecie, w Stanach Zjednoczonych jest cały już bardzo poważny trend w terapii leczenia ludzi z uzależnienia od szkoleń rozwojowych. Rozwój osobisty, tak. No. Tak. O. No właśnie, więc to trzeba na to też ostrożnie. Słuchajcie, dobra. Co wiemy o psychologii motywacji? Bo od tego chcę zacząć. Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces? Zacząć działać, bardzo słusznie. A co jeszcze trzeba zrobić, żeby zacząć działać? To znaczy, no... Mieć cel, tak. Skąd się te cele wzięły? Dlaczego w ogóle wszyscy was uczą, że musicie mieć cele? Skąd to się wzięło? O? Wyznaczyć drogę, zaplanować. Okej, słuchajcie. Wszystko się zaczęło, strasznie słaby ten rzutnik, nie widać, że to ciastko. Tak, wszystko się zaczęło od pewnego ciastka, a w zasadzie od pianki marshmallow. Słuchajcie, Walter Mischel przeprowadził eksperyment na Stanfordzie dawno, dawno temu na 653 dzieciach. Tak jak wam mówiłem, mnie interesują same fakty. Co wyszło na tym eksperymencie i na czym on polegał? Eksperyment był następujący. Sadzano dzieciaka w pokoju. Przed dzieciakiem kładziono piankę marshmallow, fajne ciasteczko, tak? Dzieciak uwielbia słodycze, wiemy o co chodzi. I mówiono mu tak, możesz tą piankę zjeść teraz. Albo jeśli wytrzymasz 15 minut, dostaniesz drugą i będziesz mógł zjeść dwie. Jaki był tego efekt? Kolejne 15 minut, to kolejne dostanie? No właśnie, niektóre czekały, niektóre nie. Tak, okej. Okay. Ile dzieci mniej więcej wytrzymało?
Około 10% wytrzymało. Tylko. A około 90% zjadło tą drugą w ciągu tych 15 minut. Znaczy, no, to tą pierwszą, tak, tą pierwszą. Jaki z tego wyciągnięto wniosek? Słuchajcie, to jest ciekawe. Potem przebadano te dzieci i okazało się, że tak, po iluś latach, te, które wytrzymały, nie zjadły pianki, poczekały na tą drugą, to ładnie się w psychologii nazywa odroczona gratyfikacja, te, które potrafiły sobie się wyrzec tego w imię przyszłej większej wartości, te w życiu miały nieporównywalnie lepsze sukcesy niż tamte, które poległy. Jaki wyciągnięto stąd wniosek? Musisz sobie wyznaczyć cel. Jeśli skupisz się na tym celu, to wygrasz. Stąd się wzięła w ogóle cała ta psychologia związana z celami, motywacją i tym wszystkim. Jak sobie wyznaczysz cel, będziesz myślał o tej drugiej piance, która będzie twoją nagrodą, wtedy wygrasz. Drugi eksperyment. Przeprowadzony na Yale w 1953 roku. Co trzeba było zrobić? Trzeba było wyznaczyć sobie przyszłość dla studentów eksperyment, tak? To nie jest tak, że ten eksperyment się nie odbył. Cicho, nie wyprzedaj faktów. Przeczytasz w 50 książkach, że taki był i wszyscy od siebie przepisują. No i tam 3% studentów zapisało sobie cele. Potem przebadano ich 20 lat później w pod każdym względem lepsze wyniki. Widzę, że już to znacie. Słuchajcie, wyciągnięto wniosek, cele trzeba mieć zapisane. Niezapisane się nie liczą. Tylko problem w tym, że okazało się, że tego eksperymentu na Yale nigdy nie było. Do dziś jest to nagroda dla osoby, która wskaże, gdzie ten eksperyment był, w wysokości $1000. Jeden z psychologów wyznaczył taką nagrodę. Słucham? No właśnie mówię, że nie było nigdy tego eksperymentu. Słucham? Bo nagroda jest wyznaczona, jeżeli ktoś by znalazł, że może nie na Yale, tak? Może gdzieś indziej. Sam Uniwersytet Yale właśnie na swojej stronie, na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej podaje, że gdyby ktoś wiedział gdzie, no to proszę dać nam znać, bo nigdy takiego eksperymentu u nas nie było, nic o tym nie wiemy, przestańcie wreszcie do cholery o to pytać. Nie? Tymczasem co z tymi piankami? Albert Bandura zadał sobie głębsze pytanie niż Michel, zastanowił się na tym, kontynuował jego eksperymenty i zastanawiał się, co sprawiło, że te dzieciaki jedne wytrzymały, a drugie nie. Bo samo to, że sobie stwierdzimy, potrafisz w dzieciństwie wytrzymać i nie zjeść ciasteczka, to znaczy, że będziesz miał sukcesy w przyszłości, to jest za mało. Co trzeba zrobić, żeby móc się tego być może nauczyć, bo może się da? Co sprawia, że jedne dzieciaki wytrzymują, a drugie nie? Szybki wniosek wyciągnięto, trzeba sobie cele wyznaczać. Okazało się, że to jest wielutna bzdura. Że te dzieciaki, które myślały przez 15 minut o drugiej piance, te nie były w stanie wytrzymać tych 15 minut, zżerały tą pierwszą. A które wygrywały? Inteligencja inteligencją, to nie miało nic do rzeczy. Te, które myślały o tym na przykład, ha, jak wytrzymam, to rodzice będą ze mnie dumni. Właśnie niekoniecznie zewnętrzna, tak? To nie była motywacja dostanę ciastko, to była motywacja tu, nie? No i słuchajcie, jaki z tego wniosek? Cała potoczna psychologia motywacji. Celowo słowa psychologia używam na wyrost, bo to z rzeczywistą naukową psychologią nie ma nic wspólnego, ale większość książek motywacyjnych, na jakie traficie, niestety opiera się o dwa eksperymenty, z czego jednego nigdy nie było, a drugi został źle zinterpretowany. I tutaj, moi drodzy, chcę poruszyć temat właśnie wyznaczania celów. Cele nie działają. I to proponuję sobie zakodować w głowie. Jeżeli myślisz, że wyznaczanie celów doprowadzi cię do sukcesu, jesteś w błędzie. Czy to w takim razie oznacza, że masz przestać wyznaczać cele? A kiedy trzeba wyznaczać cele? Kiedy wcześniej masz coś znacznie ważniejszego. A o tym, co to jest to coś ważniejszego, to za chwilę będziemy mówić. Ale wcześniej chcę wrócić do tematu pieniędzy. Czy pieniądze to jest dobry motywator? Bo tu niektórzy mówili, chcą mieć firmę po to, żeby zarabiać. Słuchajcie, znacie to? Tak. Dostajecie trzy rzeczy. Pudełko, pinezek, świeczkę i zapałki. Macie w taki sposób przymocować przy użyciu tych rzeczy świeczkę do ściany, żeby po jej zapaleniu wosk nie kapał na stół ani na podłogę. Ci, co znają, to niech będą cicho, pozostali niech się zastanowią. Co byś zrobił?
No? Ma nie kapać ani na stół, ani na podłogę, więc to by kapało trochę. No właśnie, moi drodzy, po krótkim czasie wszyscy wpadają na właściwe rozwiązanie, które wygląda tak. Dlaczego to nie przychodzi do głowy od razu? Dlaczego to nie przychodzi do głowy od razu? Tak jest. To się nazywa w psychologii fiksacja funkcjonalna. Widząc coś takiego, nie widzisz pudełka, widzisz pineski. Co ciekawe, ten eksperyment robiono wtedy, gdy wyjęto pineski, położono osobno pudełko, osobno pineski. Wszyscy od razu robią dobrze. Jeśli ktoś wiedział od razu, bardzo dobrze, tylko się cieszyć. No ale słuchajcie, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że tego dokładnie eksperymentu użył pan, który nazywał się Sam Glucksberg, na Uniwersytecie Princeton, do tego, żeby sprawdzić, czy pieniądze dobrze ludzi motywują. Tak jak ja wam tutaj zrobiłem, on zrobił to na dwóch grupach. Jedna grupa po prostu miała zrobić to zadanie. Wy tutaj zgadywaliście intelektualnie, ale oni fizycznie dostali te wszystkie rzeczy. Druga grupa dostała informację taką. Jak zrobisz to szybciej niż przeciętna wśród osób, które biorą udział w eksperymencie, dostajesz $10. Jak zrobisz to najszybciej w swojej całej grupie, dostajesz $100. I co wyszło? Że ci, którzy nie dostali pieniędzy, byli szybcy. Tak jest, wyniki szokujące. Ci, co mieli dostać za to pieniądze, robili to średnio o 3,5 minuty dłużej niż tamci. Dlaczego? Presja, stres, tak, co jeszcze? A? Stres blokował myślenie, ale to nie tylko o stres chodziło. To był dokładnie ten sam problem, co z tymi dzieciakami i ciastkami. Jak się koncentrował na ciastku, to nie był w stanie wytrzymać. Tutaj, jak się koncentrował na pieniądzach, to nie był w stanie dobrze myśleć o takim eksperymencie. Ale to nie koniec. Dan Ariely, znacie tego pana? Ci, co nie znają, warto poznać. Śmiem twierdzić, że dostanie Nobla z ekonomii w ciągu najbliższych paru lat. Pan nie jest ekonomistą, pan jest psychologiem. Jest psychologiem behawioralnym, to jest tak, czy generalnie dzisiaj to się już mówi nawet ekonomem behawioralnym. Ekonomia behawioralna to taka dziwna nauka z pogranicza psychologii i ekonomii, która bada, dlaczego w danych sytuacjach ekonomicznych związanych z pieniędzmi zachowujemy się w sposób taki, a nie inny i co z tego płynie. Szczególnie rozpowszechniona w środowisku inwestorów, bo pozwala przewidywać, jak się ludzie zachowają w stosunku do różnych inwestycji. I co ten pan zrobił? Ten pan chciał też się dowiedzieć, jakie będą efekty motywacji pieniędzmi. Tylko on to robił w bardziej zaawansowany sposób. Wziął trzy grupy. Grupa pierwsza nie miała żadnej nagrody. Grupa druga miała niewielką nagrodę finansową. Grupa trzecia miała nagrodę finansową już całkiem pokaźną, mniej więcej odpowiednich 2 tygodni pracy. I co? Dostali konkretne zadania do zrobienia, różne gry. Część gier wymagała kreatywności. Inne gry były skupione na tym, żeby... Właśnie, skupione na koncentracji. Trochę mi gra słów wyszła. Trzeba było się skoncentrować, żeby to dokończyć. Ale były też takie gry, gdzie po prostu nie trzeba było w ogóle myśleć, po prostu fizycznie poprzekładać klocki z jednego miejsca na drugie. I co wyszło w eksperymencie Arielego? Kto zrobił pierwszy? Już się domyślacie, ale to nie takie proste. Okazało się, oczywiście Arieli zakładał, że czym bardziej będzie nagradzał, tym lepsze będą efekty. Okazało się, że rzeczywiście to tak działa, ale tylko w przypadku tego, gdzie nie trzeba myśleć. Fizyczna praca, tak? Chcesz, żeby ktoś szybciej odwalił klocki z jednego miejsca na drugie, tym szybciej to zrobi, im bardziej mu za to zapłacisz. Ci, co dostali największą nagrodę, zrobili najszybciej, na drugim miejscu ci, co mniejszą nagrodę, na trzecim miejscu ci, co nie dostali nagrody. Ale wszędzie tam, gdzie była potrzebna koncentracja lub gdzie była potrzebna kreatywność, gdzie trzeba było pomyśleć, było dokładnie odwrotnie. Ci, którzy dostali największą nagrodę, robili to najgorzej. Ci, którzy dostali średnią nagrodę, robili to no średnio. Najlepiej robili ci, którzy w ogóle nie otrzymywali za to wynagrodzenia. Ariely stwierdził, coś jest nie tak z tym eksperymentem.
Może to są po prostu zblazowane dzieciaki z amerykańskiej uczelni. Mają za dużo wszystkiego dobrego. W dupach się z dobrobytu poprzewracało. Sprawdźmy to w innych warunkach. Pojechał z tym do Indii i sprawdzał to na biedakach z Madurai. Tamta nagroda, którą otrzymywali, to była mniej więcej półroczna nawet pensja. I co się okazało? Dokładnie ten sam wynik, co w Stanach Zjednoczonych. Czym większa nagroda finansowa, tym gorzej wykonywali zadania, w których w ogóle trzeba było w jakikolwiek sposób pomyśleć. Jakie z tego wnioski dla nas? Nie płacić menadżerom. W ogóle nie płacić pracownikom najlepiej, nie? Tylko fizycznym płacić, tak, za odwalanie czegokolwiek, ale tylko tam, gdzie nie trzeba w ogóle myśleć, nie? Pod warunkiem, że są jeszcze w ogóle takie prace. Nie mam pytania, jak to się ma na przykład do rekrutowania pracowników, czyli tyle ile pracuje, tyle to są pieniędzy. To jest doskonałe pytanie i dużo dzisiaj poświęcimy temu. Słuchajcie, to samo pytanie, które właśnie zadałeś, zadali sobie badacze z London School of Economics, jedna z najlepszych uczelni ekonomicznych świata. 11 laureatów Nobla wychowała z dziedziny ekonomii. Ekonomiści z London School of Economics bardzo szczegółowo przeanalizowali 51 różnych badań na całym świecie dotyczących systemów motywacyjnych, czyli tego, że na przykład handlowcowi płacimy więcej wtedy, gdy więcej sprzeda, pracownikowi płacimy więcej wtedy, gdy więcej wykona i tak dalej. I co wyszło? Cytuję, odkryliśmy, że bonusy finansowe mogą negatywnie wpłynąć na ogólną wydajność. Nie znaleziono ich pozytywów. Jaki z tego wniosek? Same twarde dane. Tylko widzicie, z twardymi danymi jest ten problem, że biznes tego nie akceptuje. Nauka mówi wprost. Nie ma eksperymentu, ani jednego na świecie, przynajmniej nie spotkałem, jak ktoś spotkał, bardzo proszę o podesłanie, który by dowodził, że płacenie ludziom więcej sprawi, że ci ludzie lepiej pracują. A tymczasem systemy motywacyjne, standard w wynagradzaniu ludzi. Dlaczego o tym tak mocno mówię? Bo wracamy do naszego pytania. Po co chcesz mieć firmę? Po to, żeby więcej zarabiać? Po to, żeby mieć z tego pieniądze? Jeżeli tak, to sam się stawiasz w przegranej sytuacji. Będziesz wtedy pracował gorzej. Będziesz pracował gorzej niż twoi konkurenci, którzy mają inne powody. Znowu posmutnieli, no. Kurde, przyszli do tego Asbiro, licząc na to, że tu dostaną wskazówki, jak więcej zarabiać, a tu przyjechał taki dziwny człowiek z Lublina i im wszystko psuje. Się dowiedzieli, że jak będą myśleli o zarobkach, to nie zarobią. Słucham? Kto by go tam pytał o zdanie? Już na pewno nie ja. Jakie macie do tego pytania? No właśnie. Ile płaci? Słuchajcie. Z tego wynika, że to nie zapłata. Tak, to nie zapłata motywuje, co nie znaczy, że można sobie poradzić bez zapłaty. No właśnie, a czy motywują inne rzeczy niefinansowe? Na przykład uznanie w oczach szefa? Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie, bo zobacz. Przenieśmy to sobie na sytuację tych dzieciaków. Uznanie w oczach rodziców motywowało. Uznanie w oczach szefa z całą pewnością będzie motywować bardziej niż pieniądze. To zależy, czy szanują szefa jeszcze. To zależy, czy szanują szefa, od czego jeszcze to zależy. No, to jedno z drugim się często też wiąże, tak? To... Ale jest jeszcze jedna kwestia, moi drodzy. Pamiętacie coś takiego jak piramida Maslowa czy Maslowa, zależnie czy mówimy z angielska czy z rosyjska? Jeżeli nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb, to oczywiście, że będą walczyć o te potrzeby. Natomiast jeżeli te potrzeby podstawowe się zaspokoi, to wtedy już zupełnie inne rzeczy mają większe znaczenie niż te pieniądze. I to jest ta kwestia. I tak samo, jeżeli chcesz walczyć o przetrwanie swojej rodziny i walczysz po to chcesz zarabiać pieniądze, żeby rodzina nie umarła z głodu, to będzie cię motywować jak cholera. Natomiast jeżeli już ten poziom podstawowy jest zaspokojony, to wtedy te potrzeby się znacznie poważniejsze pojawiają.
i zupełnie inaczej też na to spojrzysz. I w ten sposób przejdziemy do pierwszej rzeczy, która wydaje mi się kluczowa do tego, żeby firma się udała. Ale o tym, jako że mamy 11 praktycznie, proponuję porozmawiać po 15-minutowej przerwie. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.